Do studia Radia Wnet wchodzi pan profesor Władimir Panomariow. Pan profesor jest przedstawicielem Kongresu Deputowanych Ludowych w Polsce, jest rosyjskim opozycjonistą. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. No, my mamy 14, 14 urodziny. Dzisiaj od 14 lat opowiadamy o tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Rosji, a teraz co dzieje się na Ukrainie. Więc panu profesorowi zadam pytanie: co dzieje się w Rosji, myśląc o tym przekroczeniu przez żołnierzy legionów niezależnych, wolnych legionów granicy ukraińsko-rosyjskiej? E, proszę pana. E, to chyba jest naturalne, kiedy e, wojna nie skończyła się według planów Putina przez tam w ciągu kilku dni albo kilku tygodni, i teraz e, rozciąga się na e, już 14, 14 miesięcy. W związku z tym nie ma co dziwić że wewnątrz Rosji zaczynają się procesy e, sprzeciwu. Dlatego, że no nie wszyscy oczywiście Rosjanie nie, zwariowali do tego stopnia, żeby popierać te barbarzyństwo, które robi Putin. W związku z tym powoli, powoli, bardzo, bardzo ciężko, ale idą procesy sprzeciwu, przeciw agresji putinowskiej. Z jednej strony zaczyna rosnąć wewnątrz Rosji ruch partyzancki. I Putin i jego, cała jego hunta, oni pomagają tym procesom, dlatego że oni coraz mocniej prześladują wszystkich w Rosji. і зwiązку з тым тэрас лагры учаку людзі не tylko за валькі зброінаў валька зброойаў, але нават выходzenне на уліцы з чыстым паперам ля п лят за то жа ты выходзіш чыстым паперам вонию ведзам, że то jest протэсты зwiązку з тым млодзія людзі І уж разумеение уже протестować не неважно в які споób можна зачынać жуucać палі комендатуры войско, пункты мобілізацыйны. зwiązку з tym та так звана партизанкаа розні незалежне od tego, чи хтось організзує процесы. І тераз важному чувііє організацітеків. Друія строни coраз моцniejше знаюі оддзяли російські в рамках армії українські. І е з початку то були кілька людей, кільканащі люди, кілька десят людей, тераз кілька сот людей, і тераз już е e, появилисьче e, чекаю на пріще тисянці людей. І зв'язку з тим, вони e, самі собі задають питання, чи українці бенно e, за нас воювати на території Росії? Oni wystarczy wyzwolić z siebie. A ci Rosjanie, którzy trafiają do tych legionów na Ukrainie, to są Rosjanie, którzy wyjechali z Rosji, czy też są Rosjanie, którzy przechodzą przez, w jakiś sposób, przez którąś z granic zielonych i trafiają do tej armii? W różny sposób. różny sposób. Rosjanie, ich już dziesiątki tysięcy, uciekają z Rosji. I uciekają z Rosji... вонині не пробуємо досаі до України. Тоє то найважniejший рух.них крав вони виїжджають до іншних. A dalej próbują do Ukrainy. Dlatego, że Ukraina wymaga bardzo ostrych procedur sprawdzenia. Czy to czy naprawdę nie jest ktoś wiosko, z FF FSB? I czy przypadkiem nie ma zupełnie no właśnie, innych myśli? No właśnie. I teraz, I teraz właśnie dwa ugrupowania wyszli do obwodu Biel Bielgorodzkiego. I okazało się, że. ейки są тоже вони вешшли, а фейкінг jest здольność армії російких здольność влад російських оборонić свої граници. ів э, вешшли до Бгорода. Бел, э, Nie natykając się na opór oddziałów armii I, rosyjskiej. I, I tak. nawet wypuścili drony na siedziby FSB i, i, i siedziby oddziałów poli policji. Czym spowodowali panika? Ale czy ty, pan profesor ma informacje nie wiem od swoich przyjaciół, znajomych w Moskwie, czy to zrobiło na, na Rosjanach jakieś wrażenie proszę pana no oczywiście e, e, z jednej strony z jednej strony oficjalna propaganda milczy informacji nie, nie. Informacja nie idzie, ale tu znów oni sami pomagają. Dlatego, że w trakcie, w ciągu tego okresu, zwiększyli się ugrupowania radykalnych. Niestety, ja bym nawet powiedział: faszystów, którzy chcą. яшчэ барdzieй моцны острый і способ, способ барбажсьski атаковач украины і денькі тему каналы тых радикалистов они барdzieй правдівы не інформацыяtó іdzie от паства і в янску зтым людзі на міх в обводахю вед вен, нішто тро венцы прав, niш to, co дае пропаганда путинновska w зwiązков z tym, оczywiście są bardzo duży непоко i в вszystкихch обводах, który ranią з Українą. Panie profesorze, my poznaliśmy się w czasie Forum Wolnych Narodów Rosji przez tak zorganizowane to było przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej. Wydawało się, że to jest taki projekt, no taki projekt symboliczny. Tymczasem forum wolnych narodów się rozrosło, trafiło i do Strasburga, i do Waszyngtonu, i z tego forum powstało z kolei ciało, które mówi, że te wolne narody Rosji powinny samostanowić. Powinny się odbywać referenda. W tym wszystkim czynnie uczestniczy, tak jak i zresztą w Kongresie Deputowanych Ludowych ilia Ponomaryjów, pana syn. Ja muszę powiedzieć, że teraz kongres, który jest za tydzień przed trzecim, trzecią sesją tego kongresu, na którym w centrum uwagi będą problemy związane z utworzeniem nowej konstytucji, napisaniem nowej konstytucji nowego państwa rosyjskiego i w którym wyraźnie wpływy, wpływy tego co мы стышаliśmy на tym форум зганізвам przez пана i przez ставrzyение солідарnościі дзенікарski мы слышимy влаśні будова cej конституції зачина się od доу каждый народ musi спеціальni okресlić, ć он chce даліва вевноште ноego paства російке гуčeня. jeżeli chce, то вtedy он в вход do e, гроновтихх čeci. częściej tego państwa. Jeżeli nie, określa się na referendum nie, to y, może zostać na wolności. Nie wiem, czy profesora fizyki można pytać o wiarę, ale wierzy pan w tą przemianę Rosji, w to, że Rosja wejdzie w że Rosjanie są zdolni do tego, żeby wejść do w skład takich narodów, które za pomocą kartki wyborczej zmieniają władzę wtedy, kiedy chcą. Z jednej strony ja wierzę, że Rosjanie, naród rosyjski, historia narodu to jest historia Europy. I w związku z tym wierzę, że. Ченіі пужнійросія э, долончаще до народов європейських але з другій сструни я старим ще як імней уживить слововяр я просто працую над тем. раз со своїми колегами пшечулми тими людьми які, так само як я цом змян. Czy pan profesor poznał tych dowódców, tych dwóch rosyjskich armii podziemnych? Jednego, jednego tego przedstawiciela Legionu Wolnej Rosji to poznaliśmy w trakcie posiedzeń tego kongresu. On jest członkiem rady wykonawczej tego kongresu. Różni tam ludzie, różni ludzie, ale ważne, że oni teraz, ich łączy jedna. о они chcą e, праввых правдзівых змян чица в вропі і в росі боўся же збройны валькі przyходзą, але як chце ім przyпомніць генерала деголя рэче ж подземя французкі было не з баленікамі выходлі przeців фашистов немецких не выходили з автоматами з броняў, а деголь утворжил просто армія французку вышли I jednak my widzimy, że demokracja we Francji kwitnie. Mm, czy kwitnie? O tym opowiada Piotr Gwit. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję panu i bardzo dziękuję państwu za to, że słuchali. Ale... Nas. P profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych w Polsce był gościem poranka wnet, ale jeszcze po skryptum, bo widzę, że Paweł Bobołowicz czujnie od rana słucha radia. Znów dałeś forum dla Rosji, a są dobrze... Dobrze, to Paweł, porozmawiam z Pawłem Innym dzisiaj po godzinie dziewiątej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina siódma czterdzieści pięć, a dzisiaj jest czwartek, nietypowy czwartek, bo czternaste urodziny Radia Wnet, ale i też typowy czwartek, bo to jest Dzień Piotra Wita i Kroniki Paryskiej.